Nazywam się Aneta Kisiel i chcę dzisiaj wam powiedzieć o żywym Bogu, jakiego poznałam. Ale najpierw chcę powiedzieć, że przez wiele lat chodziłam do kościoła katolickiego i próbowałam zasłużyć na niebo, bo myślałam, że tak trzeba, bo tak mnie nauczyli. Nauczyli mnie modlitwy, jakiejś tam regułki i ja to mówiłam i myślałam, że sobie zasłużę na niebo. W sumie byłam całkiem dobra, nie kradłam, nie ćpałam, nie robiłam jakichś strasznych rzeczy i wydawało mi się, że jestem dobra i że zasługuję na niebo. Ale nigdy nie byłam pewna, czy ja się do tego nieba dostanę. Ale chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże mówi, że jeśli uwierzysz w swoim sercu i zawołasz, to będziesz zbawiony. Dopiero wtedy, kiedy ty zawołasz do Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, bo Słowo Boże daje ci taką obietnicę. Chcę wam powiedzieć, że Bóg kocha człowieka. Bóg kocha każdego człowieka i on swoją miłość do ciebie wyraził przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Wziął na siebie twój grzech, wziął na siebie twoją chorobę, jakąkolwiek. Wziął na siebie twoje ubóstwo, twoją samotność, twoją depresję. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz być samotny, nie musi ci być w życiu źle, dlatego że Jezus Chrystus to wszystko poniósł na krzyżu. I dziś jedyna rzecz, która oddziela ciebie od Boga, od Jego obecności, od Jego realności, tego, że w ogóle możesz Go doświadczyć, to jest twoje ego, które próbuje zasłużyć na niebo. Ty próbujesz zasłużyć na niebo przez to, że chodzisz do kościoła, że składasz jakieś ofiary, robisz różne dziwne rzeczy, chodzisz do spowiedzi i ty myślisz, że zasłużysz na niebo. Ale jeśli nigdy z serca nie zawołałeś do Jezusa Chrystusa, to nie poznałeś Go. Nigdy nie nawiązałeś osobistej relacji z Jezusem. Jeśli nie nawiążesz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, to pójdziesz do piekła. Choćbyś się starał, nie wiem jak, zagłuszyć swoje sumienie, pójdziesz do piekła, dlatego że tylko śmierć Jezusa Chrystusa może ciebie usprawiedliwić. Tylko Jego święta krew może zmyć z ciebie grzech. Ale jeśli chodzisz w poczuciu własnej sprawiedliwości, że ty zasłużysz, że potrafisz to lepiej zrobić, to chcę ci powiedzieć, że każdy twój uczynek jest jak splugawiona szmata, bo tak mówi Słowo Boże. Twój uczynek, twoje staranie to jest splugawiona szata, ale jest dla ciebie ratunek, dlatego że Jezus z własnej woli, z miłości do ciebie poszedł na krzyż, umarł za ciebie, położył tam swoje życie i zaprosił cię do nieba. On ciebie zaprosił do relacji z Nim, do społeczności z żywym Bogiem. I jeśli chcesz doświadczyć Boga realnego, takiego, którego ja doświadczam każdego dnia, to zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego, zrób dla Niego miejsce w swoim sercu, zrób dla Niego miejsce w swoim życiu i zawołaj: Jezus, zapraszam Ciebie do mojego życia. Wtedy, kiedy Ty do Niego zawołasz, zobaczysz, że On przyzna się do Twoich słów i będziesz doświadczał żywego Boga, Jego miłości, Jego obecności, tego, że Bóg interesuje się Twoim życiem, że On jest lekarstwem na każde zło w Twoim życiu, na każdą chorobę. Bo choroba została pokonana na krzyżu i w Chrystusie możesz mieć uzdrowienie. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, zapraszam Ciebie do nas. Podejdź, porozmawiaj z nami, wszystko Ci wytłumaczymy. Ale chcę Ci powiedzieć, że najważniejsze jest to, żebyś nawiązał osobistą relację z Jezusem, dlatego że tylko wtedy pójdziesz do nieba. Bo Jezus zapłacił cenę, ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Jezus zapłacił za ciebie cenę. Możesz być zbawiony, tę pewność możesz mieć już dziś, pewność zbawienia. Chcę ci powiedzieć, że jeśli poddasz się, przestaniesz bronić religii, swoich martwych uczynków, to On ciebie zbawi, On da ci swoją sprawiedliwość. Będziesz święty dlatego, że Jezus Chrystus będzie twoją sprawiedliwością. Nie ty, nie twoje starania. Nie musisz się męczyć, nie musisz być wcale taki religijny, chcę ci powiedzieć, bo Bóg nie jest religijny. I możesz być zbawiony już dziś. Możesz mieć osobistą relację z Jezusem Chrystusem. To zależy tylko od ciebie. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest daleko. Bóg nie jest daleko, On jest w zakresie.
zasięgu Twojej ręki. Jeśli tylko do Niego zawołasz, to ten żywy Bóg objawi Ci się. Żywy Bóg, Jezus Chrystus, który położył za Ciebie swoje życie, On Ciebie kocha. I jedyne, czego Jezus chce od Ciebie, to żebyś przyszedł do Niego, żebyś oddał Mu swoje życie, żebyś zaprosił Go do swojego życia, żeby On z Tobą był, żebyś miał z Nim relację. Tylko wtedy będziesz zbawiony. Martwa religia Cię nie zbawi. Nie zbawi Cię religia katolicka, protestancka, jakakolwiek by nie była, tylko osobista więź z Jezusem Chrystusem. Tylko osobista. Zastanów się, czy Ty kiedykolwiek odezwałeś się tak z serca do żywego Boga. Może robiłeś inne uczynki, zagłuszałeś swoje sumienie. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg Ciebie kocha. Bóg Ciebie kocha. I z tej miłości Jezusa posłał na krzyż. Tam się przelała krew za Twój grzech. Jedyna rzecz, która Ciebie oddziela od Boga, to Twoje ego, które Ci mówi, że Ty chcesz sam zrobić, że chcesz sam zasłużyć. Ale zawołaj do Niego, zawołaj do żywego Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię. A On Ci się objawi. Będziesz wiedział, że masz do czynienia z żywym Bogiem, nie z religią. Już nie będziesz rozmawiał ze swoją głową, ze swoimi myślami, ale będziesz miał żywą, osobistą relację z Jezusem Chrystusem.